tam brat? Co tam brat? Jakby mi ktoś kiedyś powiedział, że będę z moim młodszym bratem jechał gdzieś po Tychach, a on będzie miał na sobie niebieski. O! Biały habit. Taki nie znam. Anielski. Biały habit, no to bym pewnie obśmiał jak większość rzeczywistości w moim życiu. Nawet był taki moment, kiedy obśmiałbym to, że my będziemy traktować się faktycznie jak bracia. Że ale będziemy... bądźmy szczerzy, obśmiałeś, nie? Był taki moment. Był taki moment, oczywiście. Oczywiście ucieczkowy, nie? Niedojrzały był, ale... Był moment, ale ja pamiętam, że wtedy, kiedy ty powiedziałeś, że idziesz do zakonu, to mimo tego, że właśnie ja ten mechanizm mój obronny pozwolił mi tylko na śmiech, czyli taki wyraz tej oceny tej decyzji, czy przyjęcia tej decyzji, to w głębi serca ja byłem dumny. Bo ja byłem wtedy na etapie jeny. Ja tak naprawdę nie wiem, co ja chcę w swoim życiu zrobić. O co tutaj chodzi? A że byłem daleko od Boga, to mówiłem, nie no, on ma jaja. Mój młodszy brat ma większe cojones ode mnie. Naprawdę, to było takie doświadczenie moje. O, gracias. No tak, no. To też pokazuje, że jakby to nie do końca chodzi o wiek w tym braterstwie, w stopniu pewnych rzeczy. Że jesteś starszy, a jestem młodszy. Tak, albo tak, tak. Albo nawet właśnie, że są rodzice, że są jacyś tam bliscy, dalsi, nie? Ostatecznie przekładając to na rzeczywistość Kościoła, to wszyscy jesteśmy braćmi, bo mamy jednego Ojca. I w Nim de facto wszyscy się jakoś tam odnajdujemy, nie? I ta zależność, która jest między mną a Tobą, też jest przez to inna, nie? Nie tylko naturalna. Ona ma zupełnie inny wymiar. Ale zobacz, dopiero teraz to odkrywamy. A lata żyliśmy, nawet pod jednym dachem, i nie zawsze to było takie... Znaczy, no jakie? No nie, w ogóle nie było. A, w ogóle nie było. Bądźmy szczerzy, no. No tak, tak było. Co nas definiowało jako braci? Co nas definiowało? No, znaczy, dzieciństwo jakieś tam wczesne, to spokojnie, ale taki okres dojrzewania, dorastania, no to nie, no nie wiem, jakieś filmy wspólne, nie? Pamiętasz, Prison Break. No tak, oglądaliśmy. Ale to było bardzo ciekawe i to było pewnego rodzaju braterstwo. Tak. Tamten serial był o braciach. Był o braciach, a no tak, był o braciach, tak. I pamiętam taką historię, że ktoś wracał wcześniej ze szkoły, ktoś później i czekaliśmy się na siebie wzajemnie, żeby obejrzeć Prison Break'a. Była niepisana umowa. Nadrobić, 20 odcinków. Tak, trzeba obejrzeć razem. Aha, no tak, tak, że jesteśmy, że to jest jakby, tak, no, umowa taka. Taka umowa była i że umowa. To, i nikt tego nie złamał, bo właśnie to było braterstwo, ale no, masz rację, w bardzo wielu przestrzeniach naszego wspólnego życia tej więzi nie było. Tej więzi wypływającej z miłości. Nie było miłości. A jeśli była, to ona jakby zaczepiała się na jakimś tam przedmiocie, nie? Czyli właśnie to był serial, była Metallica. Której słuchaliśmy. Byliśmy oboje w oficjalnym polskim fanklubie Metaliki. Tak, pozdrawiamy. Nasze podpisy są w kwaterze w studiu u tamtych. Na Fladze. Tak, też. No i no, masa różnych takich doświadczeń. Jakby to nas spajało, nie? Ale to jest, myślę, że doświadczenie bardzo wielu rodzeństw, czy właśnie, czy braterstw, braci, nie? Są nawet właśnie bracia jak w jakichś, nie wiem, jakichś klanach, nie wiem, jakichś klubach, że tam teraz mam na myśli takie w Stanach Zjednoczonych, jakieś tam kluby przyuczelniane, nie? To my jesteśmy braci, mamy jakiś tam kodeks. Nie tylko mamy jeden cel, ale mamy jakby, robimy to samo, nie? To ja mam to w zakonie, nie? A no właśnie. Że jesteśmy braćmi i wszyscy to samo, nie? I w różnym wieku, i dziadki zupełne, już niektórzy
tacy, tacy zniedołężniali, ale też zupełnie jacyś tam nowicjusze. Jedni macie... bardziej gorliwi, inni mniej, bardzo różni, ale jednak jest coś wspólnego, jakieś ordo, porządek, który nas, nas łączy. Nie tylko Pan Bóg, nie? Który jest i miłość, nie? Czyli jakby przekładając na tą naszą relację i to, co powinno nas de facto łączyć, nie? Troska o siebie i tak dalej. Chociaż to też było, to też... To nie jest też tak, że tego to nie było, nie? To się trochę zaburzyło. Ale ja mam też takie doświadczenie właśnie. Teraz padła już ta Metallica i faktycznie przez długie, długie lata to była taka przestrzeń wspólna naszego bycia w braterstwie. I pamiętam nasz koncert. Byliśmy na koncercie w Warszawie na Bemowie. Na ostatnim koncercie właśnie naszym wspólnym. I Metallica ma taką piosenkę, nazywa się ona Seek and Destroy. Ona jest grana. Ona jest grana pod koniec zawsze koncertów, już na bis. I tam jest taki osobliwy fragment. Ja pamiętam, kiedy go wyśpiewywałem trochę ze łzami w oczach, trochę z taką, nie wiem, nutą może zazdrości, że ty zmieniasz swoje życie. Tam jest taki tekst: Say goodbye to the world you live in. I myśmy wtedy popatrzyli, ja pamiętam ten moment, popatrzyliśmy sobie głęboko w oczy, nie? Powiedz do widzenia światu, w którym żyjesz teraz, nie? Zaczyna się coś nowego, nie? W sensie jestem w zakonie. Wychodzę przynajmniej na chwilę tego świata, bo wtedy był studentat, po to, żeby za chwilę do niego wrócić, no tak, oczywiście. Tak. Ale inaczej, nie? Inaczej, ale to było coś, co we mnie było takie, właśnie taka duma mieszała się z tym, no a co ze mną? I tak samo było z tobą, kiedy ja się za ciebie modliłem i oczekiwałem, żebyś się nawrócił w jakiś sposób, a oczywiście stało się to w zupełnie inny sposób. I nagle mój brat odpłynął w takie rejony, że się zacząłem zastanawiać, o co chodzi. Że nagle, ale właśnie, że to jest, bo chcę o tym powiedzieć, że myśmy się wtedy na tym koncercie niejako pożegnali, ja się żegnałem, nie wiedząc co ze mną, ale jestem o tym głęboko przekonany, że gdybyś ty nie odpowiedział wtedy na to powołanie, to wołanie Boże i gdybyś ty nie zmienił też radykalnie swojego życia, ta droga moja do Boga mogłaby być dłuższa. Ja wierzę głęboko, że Bóg by się upominał i też szukał tych dróg dotarcia, ale na pewno twoja modlitwa, twoje wstawiennictwo, nie? Czy to na różańcu, czy to... Braterstwo. Czy to, właśnie. Ale to właśnie braterskie. Ja jestem twoim bratem i chcę dla ciebie jak najlepiej, nie? I proszę... Proszę dobrego Ojca o to, żeby jakoś wyciągnął mnie z tego, w czym tkwię. Że powołał. Powołał. Chociaż tak o tym nie myślałem, ale to jest teraz dla mnie bardzo ciekawe. Małżeństwo takie, i też jako takie powołanie wyciągające z czegoś do czegoś innego. Ale no, ta historia, jakby urwana, nazwijmy to, miała swój ciąg dalszy, nie? Bo ja miałem jakby realne przeświadczenie o tym, że my jesteśmy braćmi. Mhm. Właśnie wtedy, kiedy ty się nawróciłeś, kiedy złapałeś wiatr w żagle, no takie miałem poczucie. Co prawda, no nie tak, jak ja bym chciał, ale lepiej, nie? Tak jak Pan Bóg, On to połączył, nie? On to wymyślił, On to w duchu jakby spiął, nie? I nagle teraz no, mam brata, nie? Mam braci w zakonie, zupełnie inny poziom duchowy, ale mam też brata, który do tej pory był moim bratem tylko z krwi, a teraz jest też jakoś bratem na poziomie duchowym, z którym jestem w stanie się rozumieć i tak pokłócić, żeby się dogadać. No właśnie, ale to też najpierw właśnie z krwi, poziom duchowy i teraz ten poziom emocjonalny, kiedy my możemy budować taką relację. I wracamy, nie? Jakby to międzyludzką. To wejście na ten poziom taki ducha sprawiło, że możemy się jakby, nie że cofnąć, nie? Ale jakby to ta przestrzeń emocjonalna, też przez przebaczenie, nie? Też przez też łzy, ale pozbycie się też oczekiwań, zostało jakoś tam uzdrowione, nie? No trochę przepłakaliśmy, żeby dojść do tego momentu, w którym jesteśmy. Tak, troszeczkę. Braterstwo. Fajnie mieć brata. No, dzięki. Dzięki. Dzięki Bogu.